will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. Siema dara wszystkim. Dzisiaj się zajmiemy BMW F10 X-Drive. Będziemy wymieniać przegłup zewnętrzny. Spadła guma. Dostał się brud, no i zaczął strzelać, nie? Także przegłupy są już dostępne zewnętrzne. Kiedyś były całe połośki, kosztowały 3000 zł. Teraz założymy przegłup. Także bierzemy się do roboty. Także pokrótce, górny wachlarz mamy zdemontowany. Odchylamy sobie całą zwrotnicę tutaj. I może nam się uda zbić przegłup bez wyciągania półosi. Może się uda. Jeśli nie uda, to trzeba będzie półoś wyciągnąć, nie? No, także mamy wszystko już na tym. I dostajemy się do przegubu. Trzeba będzie się zbijać sobie górny wachlarz. Zawsze wiadomo, że nie każdy ma takie specjalistyczne sprzęty. Delikatnie sobie rozszerzyć tutaj w tym nacięciu. I jak będziecie wybijać, on się będzie wam kantował. Skręcić sobie kołami w prawo do końca i zobaczyć, czy idzie osiowo, czy wybija się osiowo, może wam skantować. Wyrównać i delikatnie wybijać do góry. Także on wam sam wyskoczy. Bierzemy się za przegłup. No, przegłup udało mi się zbić. Zawsze sobie przytrzymać tutaj ręką. I młotkiem normalnie zbijamy. Tylko bijemy nie w przegłup, nie tutaj jak kulki są, jest ta koronka taka. Tylko bezpośrednio w ten najgrubszy element tutaj, żeby na zryw poszło. O! Jeszcze trochę już mam go na zewnątrz. O. Przegłup mamy zbity. Wyczyścimy sobie tutaj wszystko już teraz. I będzie można montować nowy przegłubik. O. Później jak to zamontujecie, to wszędzie smar, bo naokoło warto gdzieś jechać, skręcić kołami na myjkę, umyć to i święty spokój. Dobra. Z morą mechaników są stalowe opaski, ale do tego możemy sobie zastosować przyrząd. O, proszę, tutaj mamy przyrząd,
Zastosujemy sobie grzątkę tutaj, dokręcimy, on ściska, taka praska do opasek, bardzo dobra sprawa. Dociągnie, na pewno Wam guma nie spadnie. Guma musi być zawsze dobra. Guma nie może spaść. Montujemy. I zakładamy nową gumkę. Delikatnie. Będzie to opasce. To jest ważne. Trzyma to. Zabezpieczenie. Musimy być na zabezpieczeniu. Plastikowe te osłony są trwałe, ale nie są takie elastyczne jak guma. Ciągniemy zabezpieczenie. O. Teraz przełożymy. Ale. A, poszło. Brawo. A, tutaj mamy takie ząbki. Teraz sobie ładnie wszystko pozakładamy. Wyczyścić dokładnie, jeszcze będą mieć już brud. Można nawet przed robotą sobie to wymyć, ale auto przyjechało teraz. Zaraz wjechał i później mu to umyjemy. Ale można przed pracą sobie to umyć ładnie. Skręcić kołem, jechać na myjnię, bezdotykową. Wymyć to ładnie i będzie ok. Dobra, bierzemy się teraz tak. Cykniemy smaru. Obrywamy w kawałeczek i ładnie wciskamy. Ach, do przegubu. Resztę, co nam zostanie, damy do gumy. Muszę zapomnieć zabezpieczenie. Zakładamy zabezpieczenie. Ale tu się nic nie zmieniło od lat. Nic nowego nie wymyślą. Jeżeli chodzi o przebudowę. Najpierw chcę montować nowy przegub, to nie wbijać go na hama, tylko zobaczyć, w jakim położeniu jest zabezpieczenie. Bo on może wam się podwinąć i możecie go ściąć, nie? O, śrubokręcikiem sobie pomóc tu. On się ładnie ułoży. O, i wtedy można, o, jeszcze tu jest nie tak. Żeby ładnie weszło na całej, na całym obwodzie. I wtedy można, o, delikatnie stuknąć ten przegub, żeby nam to weszło, nie? O, tu jest dobrze. Mamać. Muszę zacisk jeszcze ściągnąć. No nie uderzy. No, zacisk będzie trzeba ściągnąć. Mi tu nie puści. No, ściągniemy zacisk, jeszcze będzie lepszy dostęp. Dobra, zacisk mamy odkręcony. Teraz sobie go wywiniemy do tyłu, tylko muszę podwiesić na czymś. No to się kurde nie pourywało wszystko. Przynieść trytkę, najlepiej na trytce sobie podwiesić tutaj do tego. Do zalotnicy.
Idę taką linię na przegubu. Jestem taki brudny, abym tu silnika rozebrał. No. Przegub mamy założony. Teraz jeszcze resztę smaru nam zostało. Wciśniemy pod osłonę. No tutaj. Cyk. I zakładamy osłonę. Miejsce. Teraz użyjemy tego przyrządu. Zobaczymy, czy to... O! Tutaj też jest ważne, żeby to skoczyło w swoje miejsce. Dobra. Coś to musimy przesunąć. Zobaczmy na swoje miejsce. Tam są dwa ząbki takie. Jeszcze raz. Tu cyk. O, jest. O. Teraz na swoim miejscu. Dobra. Wkładamy tą paseczkę. Dobra, opaskę mamy dużą założoną. Oczywiście nie pasował mój przyrząd. Tutaj jest jeszcze inna opaska. Ona jest z tymi... Trzeba zastosować sobie ściski. Jak nie macie tego przyrządu, bierzecie sobie ściski, tutaj w te dwa oczka ściskacie i tu wam później to wejdzie. To jest dość mocno, ale poradziłem, nie? Jest ok. Dobra, bierzemy teraz przyrządzik, praskę i bierzemy się do drugiej opaski. O. Zawsze coś nowego muszą wymyślić. Ściskamy tutaj, o. Dokładnie. O, idealnie. Odkręcamy. No, opaska jest zaciśnięta, tak się należy. Na pewno wam to nie wyjdzie woda. Dobra, w odwrotnej kolejności montujemy przegub, czyli ustawiamy sobie przegub, bądź na takich ząbkach, zacisk, górny wahacz i mamy gotowy, nie? Później to trzeba jechać umyć, tak jak mówiłem wcześniej i tyle, także skręcamy wszystko do kupy. Dobra, wszystko mam zmontowane. Posprawdzę sobie jeszcze przewody, czy wszystko jest na swoim miejscu. W tych oryginalnych zaciskach, czy tu nic nie jest pourywane, poprzestawiane, żeby się później gdzieś klocki nie zaświeciły. Widzę, że wszystko tu jest ok. I można wtedy, tak jak mówiłem, jechać sobie na linię, skręcić kołem prawo, lewo, umyć to wszystko i wtedy będzie ok. Także przegub mamy zewnętrzny wymieniony. Niby prosta robota, ale trzeba się troszeczkę napracować. Także jeżeli się podobało, subskrybujcie, łapka w górę. Trzymajcie się, ciao.